Dowiesz się, jak zagrać w Manor Lords za 4 zł. A więc co, zapraszam do oglądania. Pierwsze co, jeżeli chcecie zrobić ten sposób, to musicie mieć aktywną subskrypcję Xbox Game Pass lub po prostu tworzyć sobie nowe konto i kupić sobie subskrypcję za 4 zł. A więc co, jeżeli mamy któreś z tych wymagań, to wchodzimy na stronę Xbox Game Pass PC. Następnie, jeżeli nie mamy konta, to po prostu je tworzymy i kupujemy sobie subskrypcję za 4 zł, pamiętając o usunięciu płatności cyklicznej, ponieważ jeżeli nie usuniecie tej płatności, no to będzie wam pobierało 40 zł co miesiąc z waszego konta. A jeżeli mamy już konto Xbox Game Pass, to odbieramy Manor Lords i instalujemy ją poprzez aplikację Xboxa na swoim urządzeniu, no czyli PC lub laptop, no bo na konsole nie ma tej gry. Wszystkie potrzebne linki, czyli właśnie tą aplikację oraz stronę Xboxa Game Pass PC zamieszczę wam w opisie, jakby wam nie chciało się wpisywać, więc wszystko będzie w opisie. I co, jeżeli poradnik wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem i wbijajcie na Discorda, linka macie w opisie. Jeżeli ktoś będzie miał jeszcze jakieś pytanie odnośnie tego, nie będzie mógł czegoś zrobić, no to chętnie wam pomogę, dlatego piszcie w sekcji komentarzy. I co, dziękuję za obejrzenie materiału, to tyle, siema.